Witam wszystkich serdecznie, akwaryści, z tej strony Rybka. No idę właśnie od weterynarza, musiałem zanieść, słuchajcie, zbrojnika samicę od Krystiana 62, bo tak mnie chłop załatwił. Tak się zaraz spotkamy przy moim zbiorniku. Także tu wiadereczko i wracam od weterynarza. No i właśnie spotykamy się koło mojego zbiornika. Byłem właśnie u weterynarza, bo Krystian 62 mi dał samicę, słuchajcie, taka natrętna, że mi wykończyła dwa samce. Oczywiście samica została u weterynarza na obserwacji, także przyszłem sam bez zbrojnika. A tak w ogóle to taki żart na początku, słuchajcie. Tak sobie troszeczkę dzisiaj postanowiłem filmik nagrać z humorem. I co chciałem powiedzieć tu właśnie. I widzicie, fajnie się dużo ludzi poznaje na YouTubie. Fajnych, ciekawych akwarystów. No i właśnie chciałem polecić jeden kanał jeszcze. To jest Podwodna Kraina. Link będzie pod moim filmikiem. Jeszcze raz powtarzam, Podwodna Kraina. Link będzie pod moim filmikiem. I jeszcze mam taką, akwaryści, do was prośbę. Oczywiście nie za jakieś prezenty, tylko ja was proszę z całego serca, jeżeli możecie, to chciałbym jeszcze jeden kanał polecić. Oprócz tego dwa linki będą od innych kanałów też pod moim filmikiem. No i będę polecał filmiki, będę pomagał akwarystom, oczywiście tak to robię do tej pory. Dzisiaj roślinki poszły właśnie do jednego akwarysty. Do drugiego nie wysłałem, bo było bez nazwiska, bez imienia. To ci napisałem tam właśnie pod moim tym na komputerze. Zapomniałem, wyszło mi z głowy, skleroza. Ale ci kolego napisałem, żebyś tylko podał nazwisko i imię i ci wyślę. No do czego zmierzam? No bardzo bym chciał, żebyście jednej osobie pomogli do wbicia 500 subskrypcji. Chodzi mi właśnie o smoka akwariowego. Także ja was tylko proszę o to, a od was już zależy. Jeszcze raz wam dziękuję z całego serca za 2000 subskrypcji. No i coś tu u mnie. U mnie jest wszystko ok. Niedługo do mnie przyjdą właśnie od jednego akwarysty dwa korzenie. Już mam wizję, co chodzi o akwarium. Jak sobie zrobić. No i także sobie pozwoliłem tak zażartować na początku filmiku, żeby było trochę z humorem. I naprawdę prosiłbym was, wbijajcie właśnie na te kanały, subskrybujcie, będę polecał, koledzy też będą polecali inne kanały, tak żeby każdy z chęcią sobie nagrywał. Wiadomo, subskrypcje nie są najważniejsze, najważniejsze jest, żeby było nas coraz więcej. U mnie tu wszystko ok, dam wam zbliżenie, mieczyki mi elegancko zielone rosną. Tutaj właśnie te podpalane berlinki, jak to się mówi, mam od nich dużo młodych w tym akwarium. Ładne, ładne kolorki mają, ale one się mi chowają, tak żebym musiał stać długo i nagrywać właśnie, jak to właśnie te rybki wyglądają. Także to, co mogę wam obiecać z mojej strony,
bo sobie przemyślałem kilka kwestii. Będę akwarystom pomagał, na ile mnie będzie stać. No i tyle w temacie. Słuchajcie, tu właśnie mam Labeo. Co chodzi właśnie o Labeo, to wam chciałem troszeczkę powiedzieć. Labeo jest właśnie bardzo terytorialną rybą. Nie wiem, czy będziecie go widzieli, tam dalej pływa. O, widać czerwoną płetwę. Fajnie mi urosło. Ale Labeo należy trzymać sobie w akwarium właśnie jedną sztukę. Bo jeżeli wrzucicie dwie sztuki lub 3-4, to zobaczycie, co się będzie działo. Masakra się będzie działa w akwarium, to wam tyle mogę powiedzieć. Ale jedno jak najbardziej można trzymać. Oczywiście od czasu do czasu to Labeo u mnie jakąś tam rybkę sobie przegoni, ale krzywdy żadnej rybce nie robi. Także jest fajne, spokojne, tam widzicie w roślinach. Może tam bardziej przybliżenie. I tu właśnie sobie pływa i nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Jedno Labeo można mieć. O, zobaczcie, jaki byczek rośnie, coraz większy. I on sobie w samotności pływa. Wiadomo, że jak go tam jakaś tam zaczepi, to pogoni. Ale tak, żadnej tam nie stwarza zagrożenia dla innych ryb. Oczywiście należy mieć tylko jedno Labeo w akwarium. Damy klapkę stop i tutaj właśnie dla kolegi jednego, nie będę wymieniał już, pokażę, jak powinno się obchodzić z fluwalem 300, fluwal 306 lub 406. Także daję klatkę stop, zaraz wam pokażę. I tu wam właśnie pokazuję fluwal 406. Jak go czyścimy, nie możemy go podłączać do, od razu, jak zalejemy wodą, od razu do prądu. Jak już podłączymy te właśnie szlaufy, to jak jest zalany, nie można po prostu od razu włączać do prądu. Ja wam tu pokażę. Wyłączyłem go z prądu. Wyłączyłem go z prądu i pokażę, co należy zrobić. Tu jest taka pompka. Słuchajcie, tu jest taka pompka. Tu jest taka właśnie pompeczka. Nią należy najpierw, jak już podłączymy węże, przepompować. I jak już przepompujemy, wtedy, ale wtedy włączamy, jeżeli szlaufy nabiorą wody i pompując będziemy widzieć, że z tych szlaufów leci, jak pompujemy, woda do akwarium. Z tych wylotów, już wam pokażę. Jak z tego wylotu będzie leciała woda, wtedy możemy włączyć do prądu. I teraz wam włączę do prądu i pokażę. Tu jest, widzicie, włączony tylko FX4. Włączam teraz 406. Słyszeliście? I zobaczcie, jak ona teraz cichutko chodzi. Chodzi cichutko. Wiadomo, że ja go mam podłączonego, zalanego już wodą. Tylko to zrobiłem na pokaz, jak należy robić. Także cichutko chodzi. Ja mam właśnie w tej szafce dwa filtry, także nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać. Tu wam pokazuję, jak rusza taflą wody. No, sami widzicie, rusza taflą wody. Tu właśnie sobie dołączyłem, właśnie dołożyłem jeszcze w dodatku, bo dla mnie filtracji nigdy za wiele. Rogowy dołączyłem pod brzęczyk i tu mi na powietrzanie z kamienia idzie.
A ten właśnie jest na 350 litrów, pokazywałem wam pudełko, no ale ja tak daję sobie na 200 litrów. Ale jak wiecie sami, kiedyś były tylko na gąbkę, na brzęczyk i czyściło pięknie akwarium, a to też czyści tym samym napowietrza wodę. Także sobie dołożyłem. I to tak właśnie wszystko wygląda. Jak będę czyścił filtry, też nagram. Pokażę wam, jak to się robi. Dokładnie. No i cóż, widzicie, góraminki mi urosły. Były takie malutkie. Także na 100% wam nagram filmik. Tu do jednego kolegi właśnie pod komentarzem, pod tym moim ostatnim filmikiem napisałem, żeby podał swój telefon, bo się chce z nim skontaktować i porozmawiać, bo on ma duże akwaria, a po prostu nie wiem, co by potrzebował. Także kolego, będziesz tam widział, przeczytasz to. Może się jakoś skontaktujemy. No i cóż, jeszcze raz polecam właśnie ten kanał Wodna Kraina. Oprócz tego jeszcze będą dwa kanały pod moim filmikiem. Możecie wchodzić i dobijcie temu smoczyszkowi 500 subskrypcji. Bardzo was o to proszę. Nie za prezenty. Prezenty będą pomału, tak jak mówiłem, dla tych, co najbardziej potrzebują. Także z całego serca dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego filmiku. Cześć, z tej strony Rybka. Pozdrawiam jeszcze raz.